Szanowni Państwo, witamy na briefingu przed spotkaniem. Spotkaniem z mieszkańcami Kotliny Kłodzkiej, z mieszkańcami subregionu wałbrzyskiego. Briefingu, po którym rozpoczniemy rozmowy. Nie tylko z mieszkańcami, ale i z samorządowcami, z włodarzami gmin z naszego regionu. To spotkanie, proszę Państwa, będzie odbywało się w ramach rozpoczętego wczoraj przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego programu trasy Dotrzymujemy Słowa, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, to jest trasa po całej Polsce. Trasa Dotrzymanego Słowa przez Prawo i Sprawiedliwość, w ramach której to trasy opowiadamy o inwestycjach. Nie zapowiadamy różnego rodzaju rzeczy programowe, ale opowiadamy o tych inwestycjach, które zostały już zrealizowane. I nasz region, subregion wałbrzyski, jest świetnym przykładem do tego, aby pokazać, jak bardzo wiarygodną formacją jest Prawo i Sprawiedliwość. Ile inwestycji zostało już tutaj zrealizowanych i tych strategicznych, takich jak trasa szybkiego ruchu S8. Kilkanaście dni temu został rozpisany przetarg w formule zaprojektuj i buduj i droga ekspresowa z Wrocławia do Kłodzka stanie się już wkrótce faktem, więc i takich inwestycji strategicznych, ale i dziesiątek, a nawet setek inwestycji ważnych z punktu widzenia lokalnej społeczności. To są drogi gminne i powiatowe, to są żłobki, to są przedszkola, to są szkoły, to są świetlice wiejskie i to są, proszę Państwa, dziesiątki inwestycji, których cel jest jeden – ułatwić życie mieszkańcom naszego regionu. Proszę Państwa, ale w ramach tej trasy, w ramach tych spotkań nie tylko będziemy rozmawiać o tym, co zostało już zrealizowane, chociaż to jest bardzo ważne, bo to świadczy o naszej wiarygodności, ale również będziemy rozmawiali z Polakami, a w naszym przypadku z mieszkańcami Kotliny Kłodzkiej, subregionu wałbrzyskiego, o tym, jaki powinien być program Prawa i Sprawiedliwości na nadchodzące wybory. Bo nasze programy zawsze wykuwały się w ramach rozmów z Polakami. To przecież 13, 14 emerytura, to obniżki podatków. Te pomysły padały w trakcie takich spotkań jak dzisiaj. Dlatego bardzo liczymy na frekwencję, liczymy na wszystkich, którzy przyjdą na to spotkanie, żeby dyskutować, rozmawiać czasami również na tematy trudne, bo właśnie w ramach takich rozmów wykuwa się program Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Słowa Polska jest jedna, to padły dzisiaj przynajmniej ze 3 razy z ust i pana posła, i ministra, i senatora. No to kilka słów o tym programie. No tak, bo Polska jest jedna i to jest niezaprzeczalny fakt i tak samo ważny jest głos ludzi mieszkających tutaj w gminie Nowa Ruda w Ludwikowicach w powiecie kłodzkim, jak głos urzędników z Brukseli. Dlatego spotykamy się z ludźmi, potrafimy z nimi rozmawiać, chcemy szukać motywacji, chcemy szukać pomysłów na nowy program do kolejnej kampanii wyborczej, na kolejne 4 lata. Dzisiaj bardzo merytoryczne spotkanie, wiele głosów konstruktywnych, wskazujących jeszcze problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. Jesteśmy na to otwarci. No choćby wykluczenie komunikacyjne. No, prawda jest taka, że w powiecie kłodzkim są bardzo duże problemy, żeby tutaj był dostęp do komunikacji. Wiemy, kto za to odpowiada. Też jasno było powiedziane, że mamy tutaj duże zastrzeżenia do zarządu powiatu kłodzkiego. Ludzie, mieszkańcy mają dużo zastrzeżeń. Będziemy starali się też próbować z zarządem powiatu, z panem starostą rozmawiać, choć myślę, że najlepszą komunikacją i najlepszą rozmową są wybory i w wyborach samorządowych będziemy realnie walczyć o wygraną w wyborach samorządowych, w wyborach na szczeblu powiatowym. To też moment podsumowania tego, co udało się zrobić do tej pory. Tak, oczywiście. No, mamy mnóstwo inwestycji, mnóstwo pieniędzy, które trafiły tutaj do subregionu. Największy problem jednak widzimy, i ten problem dzisiaj został też zdiagnozowany po raz kolejny, mamy problem z informowaniem ludzi, z dotarciem do ludzi, bo inwestycje, które tutaj są realizowane na terenie subregionu wałbrzyskiego, jest mnóstwo. Myślę, że nie bylibyśmy nawet w stanie wszystkich wymienić, a to są inwestycje od drobnych inwestycji, powiedzmy od 100 tysięcy, nawet do kilkudziesięciu, kilkuset milionów złotych, więc z tym mamy największy problem. Mamy problem, żeby ludzie byli świadomi, jak dużo pieniędzy trafiło do regionu, jak duży jest wzrost gospodarczy, jak duże są wpływy z podatków. Z tym mamy problem i będziemy się starali informować ludzi, docierać z akcjami informacyjnymi, spotykać się z ludźmi, będziemy tłumaczyć, jak wygląda prawdziwa rzeczywistość. Minister Dworczyk wspomniał o 2 strategicznych inwestycjach, czyli droga szybkiego ruchu S8, budowa elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Dopytam o drogę S8, gdyż kierunek został wyznaczony w stronę Boboszowa, no a mieszkańcy dopytują, co z Kudową.
gdzie ten ruch jest największy? Tak, były takie pytania. Ja zadeklarowałem, że o Kudowie będziemy rozmawiać, bo droga pomiędzy Kłodzkiem a Kudową jest niezmiernie ważna, nie tylko ze względów turystycznych, ale również ze względów gospodarczych. O tym trzeba rozmawiać, to trzeba planować. Na pewno remont tej drogi, na pewno poszerzenie tej drogi, na pewno wyeliminowanie wąskich gardeł, bo takie wąskie gardła, choćby w miejscowości Szczytna, są, więc o tym trzeba rozmawiać, trzeba planować i trzeba realizować konkretne, ambitne plany na przyszłość. Jest to pierwsze spotkanie w Polsce w ramach trasy dotrzymanego słowa. Tę trasę, ten projekt rozpoczął wczoraj prezes Jarosław Kaczyński. My dzisiaj jako pierwsi w Polsce, pierwsze struktury Prawa i Sprawiedliwości przeprowadziliśmy takie spotkanie. Z jednej strony rzeczywiście podsumowujemy dotychczasowe inwestycje, zarówno te strategiczne, wielkie jak drogi szybkiego ruchu, z drugiej strony te lokalne jak drogi gminne, powiatowe, żłobki, przedszkola czy place zabaw. Mówimy o tym dlatego, że ważne jest, aby się rozliczyć z wyborcami po 4 latach kadencji z tego, co rzeczywiście udało nam się zrobić. Przyjąć słowa krytyki, jeżeli nie udało się spełnić jakichś obietnic, oraz porozmawiać o tych działaniach, które zakończyły się sukcesem, również dzięki współpracy z samorządowcami i z mieszkańcami. No i ostatnia rzecz, ale bardzo istotna, rozmowa o przyszłym programie, który jesienią będzie przedstawiało Prawo i Sprawiedliwość, idąc do wyborów.